serdecznie. 7 maja 2012. Dzisiaj w ramach jednego światu fitness club, siłownia właściwie w Frankfurcie, siłownia fitness club. TG9, tak to się nazywa. Od kilku dni przychodzę tutaj. I dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, że wszystko wymaga wysiłku. Wszystko wymaga wysiłku, absolutnie tak. Wszystko, co ma przynieść nam jakąkolwiek wartość, wymaga absolutnie wysiłku. I dowodem tego może być moja obecność tutaj. Od kilku lat chodzę na kijki, no ale z tym tempem różnie jest na tych kijkach. No i kiedy mamy fitness, system fitki, kiedy właściwie to wszystko się tak pięknie rozwija, a mamy właśnie wszystkie narzędzia do tego, żeby mieć super sylwetkę, w końcu zwróciłem uwagę, że coś mi tu z przodu za mocno odstaje. I podjąłem decyzję, żeby rzeczywiście to przewalczyć, żeby wrócić do super sylwetki. No i oczywiście to wymaga wysiłku. Absolutnie to wymaga wysiłku. Nie ma mowy, żeby było inaczej. Wszystko, co wartościowe życiu, absolutnie wszystko, co wartościowe, po prostu wymaga wysiłku. A również i wartościowe życiu też wymagają wysiłku. Tylko ten wysiłek wtedy jest taki psychiczny. Trzeba znieść to, że czegoś się nie chce, czegoś się nie robi, czegoś się nie ma. Coś się odpuszcza. Więc to jest ta ogromna różnica. Dlatego pamiętajmy, że zawsze we wszystkim, cokolwiek robimy w życiu, mamy wybór, czy chcemy włożyć wysiłek, który przyniesie te rzeczywiste wartości, czy zdajemy się na ten psychiczny, negatywny wysiłek, który będzie chodził z tego, że zawodzimy, że nie robimy tego tak, jakbyśmy chcieli, że nie wygląda to życie tak, jak chcieliśmy wyglądało. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby sprawić, aby ten wysiłek był przyjemny. Jak sprawić, żeby był przyjemny? Po prostu widzieć ciągle cel. Widzieć ciągle cel. Ja widzę swoją sylwetkę bardzo dobrą, super, prawda? Szczupłą. To jest mój cel. Właśnie tutaj tego. I ten wysiłek jest niczym. Już właśnie kończy się prawie godzina. Dzisiaj pół godziny rowerka, ale tam z stepera 15 minut bieżni, prawda? I tak 6 dni w tygodniu. Naprawdę ostro. Tyle na dzisiaj. Pamiętaj, że wszystko wymaga wysiłku. Do zobaczenia jutro. Hej.